Witam, a dzisiaj zrobimy pewne ciekawe doświadczenie. Będzie to coś, czego pewnie nikt z Was nigdy nie próbował. Choć zjawisko, jakie tutaj zostanie wykorzystane, pewnie nieraz pokrzyżowało Wam pewne plany. A więc zapraszam na obejrzenie tego krótkiego materiału. Aby rozpocząć doświadczenie, należy wykombinować sobie jakąś dużą puszkę. Jako że puszka po Coca-Coli jest dosyć mała, ja tutaj wziąłem puszkę po piwie. Następnie wlewamy jakiś centymetr wody na dno puszki. Tyle nam już wystarczy. Woda powinna być dosyć ciepła. A więc wlaliśmy już tutaj jakiś centymetr wody na dno i teraz pozostaje nam podgrzać tę wodę aż do wrzenia. No dobrze, po jakimś czasie woda zaczęła wrzeć. Wówczas wytworzyła się tutaj para wodna i ta para, jako że jest cięższa od powietrza, wyparła nam całe powietrze. A w międzyczasie przygotowałem sobie już tutaj wodę. Woda jest w zamrażarce z kostkami lodu i właśnie do tej wody włożę puszkę z gorącą wodą. No dobrze, tutaj mamy już zimną wodę, bardzo zimną, a tutaj mamy gorącą. Niech ona się nam jeszcze tutaj trochę pogotuje. A teraz co ja zrobię? Ja teraz wezmę tą puszkę i odwrócę ją, wsadzając ją do tej zimnej wody. Jeśli doświadczenie się uda, to w środku zrobi się prawie próżnia i puszka się zgniecie. Puszka, ja ją teraz złapię i przeniosę tutaj. Mam nadzieję, że puszka się zgniecie. Po czym teraz energicznym ruchem ją przekręcę. Popatrzcie, ta puszka się cała zgniotła, ponieważ te podciśnienie, które się w środku zrobiło, po prostu zgniotło ją od środka. I właśnie o to chodziło w tym doświadczeniu. Ruchem ją przekręcę. Pytanie tylko, co się stało, że ta biedna puszka się tak cała zgniotła po włożeniu jej do zimnej wody? Stała się tutaj prosta rzecz. Jak gotowaliśmy, ja to może odwrócę, żeby to lepiej pokazać. Jak gotowaliśmy wodę w puszce, no to, ta puszka wypełniła się cała parą wodną. Ta para wodna była w całej objętości. A jak wiadomo, para wodna jest cięższa od powietrza, więc powietrze zostało wyparte. W środku była tylko taka para, jaką teraz Wam tutaj teraz pokazuję. I jak ta para sobie już wypełniła całą puszkę, no to ta para była tak gorąca, że miała wielką objętość. No i co ja zrobiłem? Ja wyłączyłem gaz, odwróciłem puszkę i dałem ją do zimnej wody. Gdy ta para, gorąca para wodna natrafiła na zimną wodę, wtedy cała się skondensowała, czyli skropiła. No i z tego, ile to jest, jaka to jest pojemność? Z tego pół litra pary wodnej zrobiło się może 10 ml. A pytanie, co się pojawiło na miejscu tej pary wodnej? Otóż nic. Stało się tam podciśnienie. I właśnie to podciśnienie gniotło nam tutaj tą puszkę. Nie było tam powietrza, więc nasze powietrze, które otacza tą puszkę, ją po prostu zgniotło. Bo taka jest prawda. To była implozja puszki. Dziękuję za obejrzenie tego materiału.